Witam bardzo serdecznie jestem Melon221 to jest y, film Kolejne plusy i minusy Moja opinia o następny proszę czyli nowy teleturniej telewizji Puls y, emitowany od wczoraj znaczy od nagrywam to w poniedziałek czyli od niedzieli 30 września o godzinie 19 program oczywiście prowadzi Marcin Wójcik Zanim jeszcze przejdziemy do programu to tak Discord Nadal zachęcam, liczę, że ktoś wbije, bo mało nas do pieczenia chleba, jak to mówią. Druga sprawa, zachęcam też do obejrzenia filmu mojego znajomego z YouTube'a, że się tak wyrażę, czyli Super Game Show Majstra. O właśnie też następnym proszę. W ogóle zachęcam do subskrybowania kanałów SGSM'a i Eksperta. Także co, zapraszam. Zaczynamy klasycznie od plusów, bo trzeba szukać pozytywów. Pierwszy plus to zasady. Zasady nie są, yy, zasady nie są jakieś skomplikowane. Przychodzi uczestnik, odpowiada na trzy z czterech pytań, przynajmniej musi trzy odpowiedzieć dobrze. Później losuje te rurki, potem on tam otwiera te rurki, chyba że dostaniesz następny, proszę, to wtedy, no niestety, out. ale jak wygrywasz pieniądze, no to dalej. Tam walczysz, masz dwie odpowiedzi i potem już jak wyłonimy mistrza, no to wtedy trzeba odpowiadać źle. To nie jest ciężkie do zrozumienia. Plus numer dwa to finałowa runda. Ja wiem, niektórzy uważają to za cringe. Ja uważam, że jest to pewien yy, pewny sposób trochę eksperyment. Trochę eksperyment, ponieważ... W każdym teleturnieju widzimy poprawne odpowiedzi. Jak ktoś popełni błąd, to zawsze jest uważany za debila. Tutaj mamy właśnie coś takiego, że musisz źle odpowiadać, a nie dobrze. Co prawda te pytania są naprawdę banalne i ciężko byłoby na nie yy, źle odpowiedzieć, ale... Ale na pewno fajne urozmaicenie. Ja uważam, że jeżeli troszeczkę poprawiłoby się jeszcze zady tej finałowej rundy, bo troszkę zawija. Yy, Trochę za zalatuję cring'em, ale jeśli by się jeszcze nie poprawiło, to jak najbardziej jestem za. Pytania dostosowane do poziomu. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja jestem niczym wróżbita macie i widzę po oczach, że ci uczestnicy nie są jacyś zbyt mądrzy, widać, że w turniejach nie występują, a jak występują to takich bardziej dla głupców, że się tak wyrażę. Przepraszam, lubię familiada, ale nie jest to teleturniej aż tak dla zbyt mądrych ludzi, że się tak wyrażę. I następny, proszę, też jest tam kim teleturniejem. To jest taka, według mnie, następny, proszę, jest mieszanką jokera, milionerów, koła fortuny, gry w ciemno. No jest... Trochę tej mieszanki, znaczy gry w ciemno ma... Nie wiem dlaczego powiedziałem gry w ciemno, przepraszam. No ale jest taką mieszanką głównie Jokera koło Fortuny i Milionerów. No i kolejka to jest błahostka, ale mówię, też uważam to za ciekawe urozmaicenie, że coś takiego jest wprowadzone, coś takiego jak, przepraszam za powtórzenie, że blokuje się coś takiego, blokuje się danego uczestnika, jak wiadomo, chce się przejść kontrolę paszportową na przykład po wylądowaniu, to masz to samo. Dziękuję, a teraz przejdźmy do minusów. Na no, minusów jest niestety więcej. Nieśmieszne i niepotrzebne wstawki. Co, sgs nie odnosił się do rund muzy... znaczy, nie odnosił się do zespołu oraz nie odnosił się do tych wstawek. Ja się odniosę do tych wstawek, są one niepotrzebne. Przychodzi jakiś kur na koleś, ja ma... w ogóle go nie kojarzę, w ogóle go nie znam, opowiada jakieś nieśmieszne suchary, mnie to irytuje, bo zamiast skupić się na grze, skupiamy się na jakimś głupim gadaniu prowadzącego z tym, to... z tym człowiekiem i wtedy... Niecoś rusza i wtedy chciałbym wyłączyć telewizor albo przełączyć na inny kanał, jak ja widzę coś takiego. I nie zdziwię się, jeśli będę tak robić, ale na razie daję taryfę ulgową, wierzę, że trochę się poprawił. Drugi minus, zespół muzyczny. Co do zespołu muzycznego, zgodzę się, że jest lepszy od Airbendu. Airbend jest drewniany, ale zespół Grzegorza Wilka, że, go tak że się tak wyrażę, jest też nijaki. Grzegorz Wilk pewnie dostał tutaj angaż ze względu na to, że może powiedzieć nie wywalili go z jakiej to melodii, ale sam się wywalił z jakiej to melodii, a wiadomo on musi istnieć w telewizji, no to dostał program na pulsie. Trudno, zawsze coś. No ale nie podoba mi się to jak on to robi. Czwarty minus, wy e, trzeci minus, słabe prowadzenie. E, pisałem to no 5 minut po zakończeniu emisji. Wtedy Marcin Wójcik wydawał mi się przeciętny. Teraz wydaje mi się niezły. Nie jest ani dobry, nie jest ani zły, nie irytuje, nie wali aż tak sucharami jak typowy kabareciarz, ale jeszcze mu brakuje żyłki prowadzenia. Jeszcze mu tam czegoś brakuje, ale jest na dobrej drodze, żeby się poprawić. Także Marcin Wójcik, yy, być kto wie, kto wie, a może trafi i do plusów, a nie do minusów. Wybór odpowiedzi. O co mi chodzi? Bo nawet taka taksikasa, która jest biednym formatem, hashtag nikogo, która nagrody ma tak małe, że już jakiś youtuber z większym budżetem mógłby taki teleturniej zrobić a ma banalne pytania, ale trzeba na nie odpowiedzieć bez ABC. A tutaj niestety masz dwie opcje do wybrania. Nawet w finałowej rundzie, bo masz opcję co, co lub co. Także no, no nie. No nie podoba mi się to. Szkoda, bo ja lubię jednak te turnieje, w których trzeba sam, samemu odpowiedzieć, a nie ruszę, a nie mamy pomoc w postaci ABC ABCD. Przepraszam. Piąty minus, najbardziej bolący przez wszystkich ludzi, godzina emisji. Kto wymyślił w pulsie, żeby puszczać ten teleturniej nie dość, że w niedzielę i nie dość jeszcze o 19, kiedy lecą dwa największe serwisy informacyjne, leci w, jaka to melodia na jedynce? Także coś trzeba wybrać. Ja osobiście będę oglądać wtedy następnego, a nie jaką to melodię, bo nie lubię wydań celebryckich. I dlatego ja wolę obejrzeć sobie następnego wtedy. Ale jednak ta data emisji mi się kompletnie nie podoba. Ale z drugiej strony ja się pulsowi nie dziwię. W środku tygodnia musieliby walnąć ten program od poniedziałku do piątku. Raz w tygodniu, w dni powszednie, nie opłaca im się. Musieliby, tak jak mówię, walność ta od poniedziałku do piątku o godzinie co najwyżej 16.30, żeby nie kolidować z innymi teleturniejami. Sobota, no nie ma gdzie, no bo co, 19 no to jest pół, yy, trwa trać miliona, co prawda, jego ja nie oglądam, ale teleturniowi maniacy na pewno to oglądają. A potem jest ta taxi kasa, także też nie pasuje godzina emisji w sobotę. No to wybrali niedzielę, gdzie wtedy jest tylko jaka to melodia, ale i tak, ja zostanę przy najlepszym, jednakże godzina emisji mogła zostać wybrana lepsza. To tyle z minusów, czas na podsumowanie. Życzę drugiego sezonu, ale parę rzeczy bym powymieniał. Na dodatek. No te rzeczy to jak jak mówię wywalenie zespołu muzycznego, puszczanie po prostu muzyki z głośnika i nic więcej. Ja wiem, o, cofamy się do lat 90. i w ogóle, ale naprawdę to wyjdzie nawet taniej producentom, tak? Yy, drugiego sezonu życzę, ponieważ forma zapowiada się naprawdę fajnie. Jest to teleturniej jednak wiedzowy, co prawda ostatnia runda nie jest wiedzowa, tylko wybierankowa taka jeszcze zła odpowiedzi. Aczkolwiek jest naprawdę fajna, gdyby nie te wstawki z sucharami, jakieś tam krzyżówki, ten puszysty człowiek, czy te Ela Romanowska, no nie, to jest niepotrzebne. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli się film spodobał, proszę zostawić subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, bo zachęcam do dyskusji w komentarzach. Nie było komentarzy pod najlepszym z najlepszych. Co wy robicie? Dlaczego nie było komentarzy pod najlepszym z najlepszych? Ja się pytam. Nie wiem, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Co wy sądzicie o następnym? Proszę. Zachęcam również do wbijania na Discord, ponieważ tam żyję, tam zawsze się udzielam i tam jestem codziennie. A na YouTube nie jestem codziennie, jeśli chodzi o nagrywkę. No i oczywiście zachęcam też do obejrzenia po raz drugi materiału Super Game Show Maestra o następnym. Bo jednakże trochę zdanie się od mojego różni. Dziękuję, do usłyszenia, pa pa, cześć.